Zaczynamy sobotę z 16 serią PGNiG Superligi. W pierwszym dzisiejszym meczu Torus Wybrzeże Gdańsk podejmuje ekipę Sandry Spa Pogoni Szczecin. Adamczyk pomagał Mateusz Kosmala, to już wróbel, ponownie Adamczyk, Adamczyk poradził sobie z bosem i pięknie kończy akcję Kamil Adamczyk. Trafienie numer 5 ekipy Torus Wybrzeża Gdańsk. Zupełnie zgubiony Arkadiusz Bosy. Jacek Sulej, środkowy pas działań, Wąsowski zadbał o to, żeby rywal nie miał okazji do rzutu. Zblokowany Jacek Sulej, wróbel, ponownie Sulej, Sulej na zwodzie, pięknie ograny tym razem Adam Wąsowski, bez interwencji Anton Terechow. Grają falami zawodnicy Wybrzeża, polegają na indywidualnościach. Mieliśmy kilka bramek z rzędu zdobytych przez Papaja. Taktowej ekipa Torus Wybrzeża Gdańsk, Jacek Sulej. Sulej do wróbla, wróbel przez strefę do prawej strony. Jest trafienie z prawego skrzydła, Daniel Leśniak. Sulej. Komerlato oddał Sulejowi, zebrał piłkę Janikowski. Wkrętka, piłka kończy w siatce, zatem kolejny remis po 26. I najlepsza zapowiedź emocji w ostatnich minutach tego spotkania. Wróbel. Wróbel! Piękne trafienie, Mateusz Wróbel, znany w PGNiG Superlidze z takich oto popisów. Problem w tym, że można by oczekiwać częstszych popisów tego typu. Proszę popatrzeć, zerwał pajęczynę z siatki.